Dzień dobry kochani, witam serdecznie wszystkie zodiakalne lwy na czytaniu tygodniowym od 9 do 15 listopada 2020 roku. Karty mam już potasowane, teraz je tylko przełożę i już patrzymy kochani, co nadchodzący tydzień zapowiada ciekawego dla naszych lwów. No dobrze i zacznijmy. Poniedziałek. Dwa kielichy. Wtorek. Królowa kielichów. Środa, trzy kielichy, czwartek, wieża, no za dużo tych kielichów, kochani, i wieża w czwartek, w piątek, dwie buławy, w sobotę, 10 denarów i w niedzielę diabeł. No taki przeplatany ten tydzień. Ale w tle czytania mamy 6-7 denarów. Karta, która mówi, żebyście się uzbroili w cierpliwość. Pielęgnowali, chodzili koło sprawy, starali się, doglądali, pilnowali, a to, na czym Wam zależy, pojawi się niebawem, tak? Tylko spokojnie, cierpliwie, wytrwale obserwujcie całą sytuację. Jest to karta takiego wyczekiwania efektów. Ale zacznijmy od początku. Dwa kielichy, kochani. Poniedziałek, bardzo miły dzień, zwłaszcza jeżeli jesteście w relacji małżeńskiej bądź partnerskiej, no macie kogoś. Więc fajne jakieś spotkanie, miła randka, kolacja przy świecach, wyznania, uczucia. No, taka wzajemność i zakochanie, można powiedzieć, początek zakochania, bądź no, nadal jesteście w tym upojnym takim uniesieniu. Niektóre lwy być może sobie pójdą gdzieś na kawkę z koleżanką, z przyjaciółką, bądź panowie na piwko. Na pewno miło spędzicie dzień na pogaduchach i jakieś pozytywne uzgodnienia, tak? Dobre jakieś relacje, porozumienie z kimś w pracy. Zobaczmy, o co tutaj chodzi. I 8 kielichów. No rozładowanie takiego właśnie złego samopoczucia, tak? Więc tutaj, no, może jakiś wyjazd, może powrót skądś, gdzie byliście na jakimś spotkaniu, poprawić sobie humor, bo byliście jakoś zasmuceni, albo po prostu chodzi o oderwanie się od spraw codziennych i troszeczkę pobycie sam na sam w doborowym towarzystwie. Natomiast w sprawach zawodowo-finansowych dobra współpraca, tak? Udało Wam się znaleźć coś, co wreszcie być może spełnia Was emocjonalnie, jesteście zadowoleni i jakieś dobre wrażenie zostawiliście, być może ktoś się odezwie. No właśnie, we wtorek mamy Królową Kielichów, czyli zodiakalnego raka, skorpiona bądź ryby, kobieta po 50, bardzo miła, bardzo spokojna, bardzo fajna taka, chce doradzić, chce pomóc. Wie, co to empatia, wie, co to wsparcie, zrozumienie i uśmiech na twarzy, więc tutaj ktoś bardzo taki sympatyczny. Może to być Wasza partnerka, może być ktoś znajomy, może mama, może koleżanka, siostra. Natomiast jest to też bezpieczny dzień, jeżeli chodzi o załatwianie wszelakich spraw. Bardzo dobrze i pozytywnie będziecie lwy odbierane. Ludzie będą Was darzyli sympatią. Wszelkie sprawy w tym dniu, które będziecie załatwiać, będą bezpiecznymi jakimiś sprawami, transakcjami, które zrealizują się po Waszej myśli. Ktoś Wam może dobrze doradzić, podpowiedzieć, dać jakąś dojrzałą wskazówkę, być może Wy sami będziecie przekonani, że to jest faktycznie miłość, a może ktoś tutaj wraca do Was z powrotem, jakiś były bądź była, no i jednak tutaj uczucia odradzają się na nowo. No i we wtorek właśnie lew jest zakochany. I królowa buław. No może tutaj coś, że tak powiem, odżyć. Jest i namiętność, jest i uczucie i to już coś poważnego. To już nie są pazie, nie są rycerze, to już są królowe, czyli wiedzą, czego chcą. Natomiast w pracy bardzo fajnie. Macie jakieś fajne pomysły, wizje kreatorskie,
wykazujecie swoje zdolności, pomagacie też w pracy, ktoś być może Wam pomoże w załatwieniu jakiejś sprawy, zwłaszcza jeżeli wymaga ona wysiłku fizycznego, więc trzeba gdzieś jeździć, coś załatwiać, dopilnować. Więc tutaj na pewno możecie liczyć na wsparcie barana bądź raka. No i niektóre lwy być może będą się czuły bardzo atrakcyjne i będą oczywiście wykorzystywać te swoje walory, swojej urody, swojego talentu, żeby no, zrobić wrażenie na drugiej połówce. W środę mamy trzy kielichy, więc tutaj no, jest powód do radości, świętowania, balowania, że tak powiem nawet, może w jakimś doborowym towarzystwie. Jeżeli tu coś zaczęliście od poniedziałku, no to w środę się być może skończy. Nie wiem, może jakiś wyjazd integracyjny też z pracy. Śmieję się, kochani. Nie, trójka kielichów, po prostu fajny dzień. Będziecie zadowoleni, że udało Wam się wszystko pozałatwiać, że nie było żadnych problemów, nie musieliście się denerwować, nikt Wam nie popsuł humoru, a może właśnie jakieś miłe spotkanie, które zaowocuje jakimś sukcesem, czy to zawodowym, czy podtrzymaniem przyjaźni, jakieś ploteczki. Nieraz musimy wyjść, odreagować, pobyć troszeczkę ze swoimi myślami wśród swoich znajomych, z dala od domu, od partnera, żeby troszeczkę właśnie dać upust swoim emocjom. Więc tutaj w tym dniu będziecie bardzo szczęśliwi i zadowoleni. Może być jakaś decyzja sądu bądź urzędu, tak? Bo mamy króla mieczy, więc jakiś fajny wyrok. Wygraliście może jakąś sprawę, albo ktoś Wam tutaj poszedł na rękę. Może udało Wam się załatwić jakąś sprawę urzędową, uzyskać jakąś zgodę, decyzję, opinię. Ewentualnie powrót do zdrowia, tak? Czyli dobre jakieś diagnozy i rokowania na przyszłość. Król mieczy może być spotkanie z ojcem, bądź właśnie z osobą piastującą jakieś stanowisko urzędowe. Całe spotkanie będzie przebiegać bardzo dobrze, będziecie zadowoleni z obrotu sprawy. W czwartek mamy wieżę, więc jakaś trudna decyzja, ewentualnie nagle coś Was zaskoczy. Już patrzymy, co to będzie. Cztery denary. No, cztery denary to jest zaciśnięcie pasa, jeżeli chodzi o pracę. Może być jakiś wstrząs w pracy, może być zachwiana Wasza pozycja zawodowa. Albo po prostu trudny dzień, że możecie tylko liczyć na siebie, no jakoś mało tej pomocy. Może być też tak, że po jakichś tutaj fajnych negocjacjach zakrapianych alkoholem, no w czwartek będziecie odczuwać to wszędzie. Więc będzie to dla Was ciężki dzień. Natomiast ogólnie wieża oczyszcza atmosferę, może zapowiadać jakieś nagłe, trudne, gwałtowne wydarzenia, ale też oderwanie się od jakiejś trudnej sytuacji bądź kłopotu. Poradzicie sobie sami, uda Wam się zachować miejsce pracy, uda Wam się utrzymać stabilną płynność finansową. Może być taka sytuacja, że okaże się, że Wasze jakieś zasoby, oszczędności na ten moment się przydadzą. W czwartek nie wydawajcie dużo pieniędzy, bo może to nadszarpnąć Wasz budżet i będziecie bardzo, bardzo rozczarowani. W piątek mamy dwie buławy, czyli jakaś decyzja, co dalej. W związkach fajnie, dogadujecie się, no, razem tworzycie relacje, działacie, idzie wszystko do przodu, ogień się tli, więc jest ok. Natomiast niektórzy mogą się wahać odnośnie właśnie pracy, jak będzie dalej, tak? W którym kierunku to zmierza, musicie się na coś zdecydować, bądź ktoś tutaj być może Was zaskoczył jakimiś informacjami, co tu dalej zrobić, tak? Zobaczmy tą dwójkę buław. I znowu trzy kielichy. No, ja bym tutaj nic nie chciała mówić, ale jeżeli wchodzicie w jakiś romans, zwłaszcza trójkącik, no to zastanówcie się, czy to nie odbije Wam się czkawką moralną, czy warto. Bo tutaj może być właśnie taka informacja. Natomiast jakieś tutaj fajny, miło spędzony wieczór z partnerem na pewno. Więc jeżeli jesteście w związku, to znowu gdzieś sobie wyjdziecie, będziecie gdzieś tam imprezować, albo jakaś domówka, tak? Może jakaś uroczystość, którą trzeba świętować w domu i znowu wpadnie kilku znajomych, będziecie fajnie spędzać piątkowy wieczór.
W sprawach zawodowych może tutaj dojść do skutku jakaś współpraca. Jeżeli ktoś planuje współpracę, wprowadza jakiegoś nowego partnera biznesowego, no to będziecie zadowoleni, że wszystko się udało. Może tutaj na tą decyzję właśnie czekaliście. W sobotę 10 denarów, czyli bardzo fajny dzień, zwłaszcza jeżeli zostajecie w domu, nie musicie iść do pracy, może odwiedzi Was rodzina, może Wy odwiedzicie rodzinę, z którą jesteście spokrewnieni, czyli rodzice, dziadkowie, rodzeństwo, dzieci. Będzie pełna chata. Niektóre lwy, które są zainteresowane zakupem nieruchomości, mieszkaniem domu, być może w sobotę umówią się na oglądanie takiej nieruchomości, tak? Pojedziecie sobie zobaczyć. Większość z Was może pojedzie gdzieś na działkę, zrobić już takie ostatnie jakieś porządki przed zimą, pozakręcać wodę i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jeżeli macie swój własny domek i zajmujecie się ogrodem, no to też będziecie jakieś tam robić sobie porządki w domku, może jakiś mały remoncik, może jakieś właśnie takie sprawy gospodarcze, które przyszykują Was do zimy, tak? No i 10 denarów to też dobre pieniądze, więc tutaj pozycja Wasza materialna na pewno nie jest w żaden sposób zachwiana. W niedzielę diabeł. No diabeł to są jakieś trudne sytuacje, trudne decyzje, jakiś strach, obawa, jakieś cierpienie, mogą być jakieś uzależnienia, ale diabeł to też koziorożec, zaraz zobaczymy, co tutaj z tym diabłem się dzieje, do czego Was będzie kusił. No nie, ciężka jakaś niedziela, ciężka niedziela, jakaś informacja być może Was zasmuci, ewentualnie ktoś bardzo Was wykorzystuje. Nie dajcie się wykorzystać w niedzielę. Ktoś Wam coś obieca, nakłoni Was do czegoś, może zmanipuluje, a później się okaże, że no, czerpał tylko dla siebie z tego zysk. Więc 10 mieczy pokazuje, żebyście się więcej nie bali, nie martwili, nie pozwalali sobą manipulować, wykorzystywać i poświęcać siebie dla jakiejś sprawy. Ale to już jest koniec jakichś problemów, o których być może do tej pory myśleliście, byliście uwiązani do jakiejś sprawy, której nie było widać końca, więc tutaj to się już kończy. No i mamy tutaj tą królową kielichów. Może chodzi o emocje, może chodzi o zdrowie, a może chodzi o związek z rakiem, skorpionem bądź rybką. Bo chodzi tutaj o uczucia, o poczucie bezpieczeństwa emocjonalnego. No są też kielichy, więc kochani, jesteśmy dorośli. Powiem Wam, że uważajcie tutaj na te trunki, bo tydzień naprawdę zakrapiany. Ale to tylko tak na marginesie, żeby po prostu w niedzielę no, nie przeholować i nie odczuwać skutków tego tygodnia, tak? Bo tutaj imprez cały czas dużo. Natomiast co jeszcze z tym diabłem? No diabeł to jest karta zdrowia. Więc może tutaj martwicie się o czyjeś zdrowie, zwłaszcza jakiejś bliskiej osoby, bądź no, żałujecie, że wdaliście się tutaj w jakiś romans, myśleliście, że będzie z tego miłość, że to jest, że tak powiem w cudzysłowie, transakcja bezpieczna, a okazało się być może, że ktoś Was tutaj okłamał i oszukał i to Was bardzo zaboli, więc uważajcie na to. Ogólnie czekajcie, a się doczekacie, pielęgnujcie, pilnujcie spraw, a szybko zobaczycie efekty, które bardzo będą zadowalające. No i tutaj mamy kartę ósemki buła, więc szybko wszystko posunie się do przodu. Będzie jakiś progres, dużo wiadomości, informacji, rozmów. Może też pojawi się jakaś osoba, jeżeli szukacie partnera do związku, właśnie przez internet. No dobrze, to by było na tyle. Zobaczmy aniołka dla Was. Zmierzaj do swojego celu. Proszę bardzo. No tak, lwie, czyli jesteś w swojej energii. Mamy ognistego aniołka, czyli działaj. Po prostu działaj, nie poddawaj się i cierpliwie czekaj na efekty. One już niebawem będą. Oczywiście siódemka denarów to są też jakieś pieniądze bądź miejsce pracy, na które czekacie. Więc w tym tygodniu wszystko się zweryfikuje. Jeżeli szukaliście pracy, to ta praca będzie. Nawet jak w czwartek nagle no, może coś takie być, jakieś zamieszanie, gdzie trochę grunt Wam się pod nogami posypie i nie będziecie pewni tego, czy ta praca będzie. Bo jakieś informacje mogą zaskoczyć, to jednak ta praca będzie, nie martwcie się. To by było na tyle, kochani. Sprawdźcie jeszcze film ze swoim znakiem ascendentalnym. Pamiętajcie, jest to czytanie ogólne.
Ja życzę Wam wszystkiego, co najlepsze w nadchodzącym tygodniu. Pozdrawiam serdecznie i do kolejnego razu. Wszystkiego dobrego, lwy. Pozdrawiam.